Pompa wtryskowa Bosch PSG16 na dwie wtyczki. Najczęstsze usterki. Pompa ta posiada sterownik, którego zadaniem jest nie tylko sterowanie pompą, ale i całym silnikiem. Dlatego też objawy uszkodzenia pompy są przeróżne. Ale te najbardziej powtarzalne postaramy się wymienić. Regeneracją pompy należy się zainteresować, gdy na przykład silnik zgasł i nie chce odpalić, gaśnie po nagrzaniu, zgłasza błędy czujnika wałka, czujnika obrotów, zaworu EGR, zaworu turbiny, przepustnicy lub po prostu się nie łączy. Bywa, że auto nie wchodzi na obroty, trzeba długo kręcić rozrusznikiem, zanim silnik odpali. Zdarza się też nierówna praca, brak mocy itd. Aby pompa mogła być sprawdzona, należy ją wyciągnąć z auta i dostarczyć do naszej firmy. Można zrobić to osobiście lub wysłać ją kurierem. Więcej na elektrobip.pl.